Jak Państwo widzicie, przesiadam się z siapka naszego, rocznik 1985. Zasłużył już na to, abym zrobił mu jakiś remoncik, żebym go dopieścił, żebym go troszeczkę podreperował i po prostu będzie mi dalej służył jako taki traktorek pomocniczy. I przesiadam się na Arbosa, rocznik 2019. Postanowiłem do mojego ciapka kupić kosiarkę i zacząłem szukać w internecie porządnego sprzętu. Prawdę mówiąc, to jest mulcher, bo na moich polach jest dosyć dużo rowów meriolacyjnych i one mi zarastają. Więc to jest bardzo idealne urządzenie po to, żeby wyciąć w miarę szybko i sprawnie odrastające drzewa czy jakieś tam inne krzaki czy chwasty. Więc wszedłem na stronę firmy Korbanek i zobaczyłem swoją kosiarkę, swojego mulchera i tak naprawdę tam u pana w firmie Korbanek zobaczyłem te Arbosy. Moim i mojej żony zamiarem było zakup jakiegoś większego traktora, silniejszego, bo wiadomo, że jeżeli chcemy rozwijać nasze rolnictwo, nasze gospodarstwo, więc to musimy mieć no, coś mocniejszego. Ja zdecydowałem się na model 122-konny, ponieważ no, w moim gospodarstwie zupełnie mi wystarczy, będzie miał wystarczająco dużo mocy. Co mnie przekonało do tego, że zakupiłem tego Arbosa? Nie ukrywam, że brałem pod uwagę różne firmy, różne marki. Przede wszystkim prostota tego sprzętu. Nie ma tu jakiejś wielkiej, skomplikowanej elektroniki. Są jakieś tam podstawowe funkcje, podzespoły elektroniczne, ale nie na tyle skomplikowane, żeby to się miało w przyszłości psuć, bo wiem, że tak się często zdarza. Na pewno silnik. Silnik kulera. Wiadomo, że nie trzeba go chwalić. Wszyscy wiedzą, że to jest porządna firma i silniki robione bardzo dobrze wykonane. W cenie traktora mamy klimatyzację, mamy radio, obciążniki ponad 500 kg naprzód. W innych firmach, ja się dowiadywałem, trzeba po prostu do tego za to zapłacić, trzeba dopłacić. A tutaj po prostu już mamy to przy zakupie. Firma zrobiła mi prezent. W standardzie jest jeden kogut, ja dostałem dwa. I jeszcze dostałem dodatkowo obciążniki na tylnie koła. Ciągnik ten nie będzie na początku wykonywał jakichś bardzo ciężkich prac, ponieważ, tak jak mówię, rozwijamy się dopiero. Jesteśmy na etapie gromadzenia hektarów. Do tej pory to, co możemy nim robić, kosić trawę, nie wiem, wozić drzewo z lasu, inne drobne roboty. Będę się rozbudowywał, łycha będzie mi służyła do przewozu materiałów, tak samo widły do dźwigania czegoś, bo w zestawie też dobrałem sobie widły, paleciaki tak zwane.